Witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTubie. W dniu dzisiejszym chciałem zrobić unboxing nowego telefonu od Apple, czyli iPhone'a. Zastanawiacie się, co to za iPhone. Jak zauważyliście po pudełku, jest to iPhone 5S, wersja 32 GB. Chciałem zrobić, pokazać Wam, co znajduje, co dostajemy z iPhone'em w pudełku i przejść przez proces ustawienia tego iPhone'a. No więc przystąpmy do otworzenia. W pudełku, jak widzicie, jest telefon, wersja srebrna iPhone'a. Mamy w pudełku ładowarkę, słuchaweczki, oczywiście. Wcześniej wyciągnąłem już kabel USB, jest w pudełku. A potem jeszcze dodatkowo do tego mamy oczywiście pod tacką mamy pin do wyciągania karty i Apple daje oczywiście jak zawsze, mamy stickery od Apple i mamy tylko ogólne informacje i nic poza tym więcej, nie ma więcej książeczek, potem dawali do iPhone'ów więcej rzeczy, teraz tego nie dają. Także przejdźmy do uruchomienia telefonu. A jak widzicie, telefon się uruchamia. Jest to wersja 5S, czyli jest z tym już nowym procesorem 64 bity. Zobaczmy, jak to będzie wszystko ładnie się zaczynało. Czy to powinno być standardowo, tak w każdym iPhone'ie. Przesuwamy palcem, wybieramy sobie język. Oczywiście polski, kraj gdzie mieszkam, no to Wielka Brytania. Wybierz sieć Wi-Fi. Przyłączmy się do sieci Wi-Fi. Muszę podać hasło. Włączamy usługi lokalizacji. Damy go skonfiguruj iPhone'a. Otwórz z archiwum iTunes. I telefon chce, żeby go podłączyć do iTunes. Podłączamy telefon do komputera. Trwa teraz zerowanie. Telefon właśnie już wrócił po wgrywaniu backupu. Teraz przejdźmy dalej do ustawień. Jak widzicie, mamy już napisane na ekranie, że uaktualnienie zakończone. Klikamy dalej. Wybieramy sieć Wi-Fi. Przechodzimy dalej. Jak po podaniu hasła do konta iCloud, w tym momencie włączamy usługę Znajdź mój iPhone. I teraz będziemy konfigurować Touch ID. Skonfiguruj odcisk palców. Zeskanuj palec, który zwykle naciskasz przycisk początek. Jak widzicie, dostajemy komendy unieś palec, połóż palec i palec jest skanowany. Dostaję komendę unieś, połóż, ale ja to robię. I gładzik skanuje cały czas nasz palec. Mamy zeskanowany teraz cały czas jeden palec. Klikamy dalej. Możemy sobie utworzyć kod czterocyfrowy, tak samo dodatkowo. Oczywiście po tej konfiguracji iPhone już zaczyna w pełni działać, jest w pełni dostępny. Tak. Teraz już, kiedy iPhone jest skonfigurowany i ustawiony, chciałem Wam pokazać i zademonstrować, jak działa ten skaner palca, czyli powiedzmy, że chcemy odblokować sobie iPhone'a, naciskamy przycisk, mamy odblokuj, naciskamy odblokuj, wyskakuje nam hasło, nie damy rady. Kładziemy palec, który nie skanowałem. Przepraszam, kładę go na czytniku. Trzymam. Wyskakuje mi okienko z napisem ponów. Daję jeszcze raz. Ponów. Czyli to znaczy, że odczyt palca jest zły. Kładę palec, który skanowałem.
automatycznie telefon się odblokowuje. Proste? Bardzo proste. Jestem bardzo zadowolony z tej funkcji. Zatem telefon już mam skonfigurowany. To by było na tyle w tym video. Żegnam Was i do usłyszenia wkrótce.